patrzysz na wagę cruiser? Jak ona twoim zdaniem wygląda? No, wygląda bardzo interesująco. No, jest wielu zawodników młodych, którzy próbują się doczłapać do pretendenta o pas mistrza świata. Gdzieś tam coś tam robią. No, szkoda, teraz zrobili coś takiego w boksie amatorskim, że zrobili, ale zrobili to w mniejszej kategorii wagowej, że 105. Mhm. Jakby do 105 i od 105 wzwyż. Mhm. Tak słyszałem, że to waga ciężka. Tutaj też pewien powinien być podział nad moim zdaniem nad tymi wagami, tak? Gdzieś tam, nie wiem, do 110, a potem powyżej 110 jakaś następna kategoria, bo niestety, no, te chłopy wyglądają jak wyglądają. 2 metry facet i waży, przypuśćmy, 115, 120 kilo, 120 to norma. I wychodzi do niego zawodnik, który waży, nie wiem, 100 kilo, jest naprawdę znaczna różnica wagi. 20 kilo to jest ogrom. Oczywiście szybkość jest inna, ale jak trafi, no to może go wyurwać. A słyszałeś o tym, że twój kolega z teamu Kołodziej chce wrócić? Słyszałem i szczerze powiedziawszy, niech... Przemyśli sprawę? Niech Paweł, tak. Paweł jest fajny facet, zabawny, śmieszny. Ma poczucie humoru, ale jeśli chodzi o powrót na ring, to mu serdecznie odradzam. Niech rozszerzy swoim, jakby można powiedzieć, swoją jakby dziedzinę. Może, nie wiem, trzeba kogoś więcej zaangażować, może pospotykać się, bo ruch, ogólnie ruch jako jakby sport jest coś bardzo fajnego. On jakby jest... Mówisz, że już za daleko od boksu? No dokładnie, dokładnie. Że to za długi okres czasu? Tak uważam, a Paweł, no nie chcę jakby Paweł obrażać ani mówić. Pewne jakby błędy, które gdzieś tam się pojawiały, też doprowadzały to, że te ciosy gdzieś tam wpadały, tak? I nie wyglądało tak, jak powinno. Chociaż zasięg rąk też był wysoki na kategorii cruiser. No, on już miał przecież wracać. Był taki epizod, nawet jakiś taki trening z Andrzejem Gmitrukiem pojawił się tutaj gdzieś niedawno, znaczy no jakiś czas temu. No i była mowa o wadze ciężkiej właśnie, ze względu na te warunki. Na warunki, dokładnie, ale ja szczerze, Paweł jest fajny chłopak i tak odradzałbym powrót na ring. Teraz patrząc na twoją sytuację, myślisz, że ta walka większa jest, Andrzej Wasilewski w stanie ogarnąć, załatwić, wycisnąć ją na początku przyszłego roku? No, liczysz na to? Chcielibyśmy zaboksować tutaj, gdzie mamy plan zaboksowania, czyli Zakopane, 30 listopad, a później marzec byłby odpowiednim miesiącem do walki o pas mistrza świata, tak uważam. Moglibyśmy to zrobić. Andrzej jest osobą, która potrafi zaskoczyć i zrobić dużą niespodziankę i myślę, że w tej kwestii mogę na niego liczyć. A co odpowiesz na taki zarzut, że z Andrzejem ustalacie sobie, wybieracie łatwe walki, to mówił Artur Szpilk. Że my sobie ustalamy łatwe walki? Tak, że wybieracie sobie łatwe walki dla ciebie, no. Aha, no to tak dziwnie, łatwe walki, Boże. Dobra, a teraz... O Jezu, ustalamy sobie łatwe walki. Tak, no. To ciekawe. Najtrudniejsza walka, jaką wspominasz teraz? Tak z perspektywy czasu? Tak, teraz pogadajmy o tych łatwych walkach. No. Tak, dokładnie. To nie wiem, no, w obronie jedynie można powiedzieć taka jakby... pamiętam taką walkę jak na przykład Jason Robinson i tam nie czułem się pewne względu na, jakby można powiedzieć, pozycję też Jasona Robinsona. Wtedy miał swoje, można powiedzieć, te 2 minuty, które mógł wykorzystać, ale nie dał rady. Nie był to zawodnik jakiś, nie wiadomo jakich, górnych lotów, ale był to zawodnik niebezpieczny na ten okres, tak? Też mi, jakby można powiedzieć, nie byłem przystosowany do boksowania jakby zawodnikami z odwrotnej pozycji. Więc też jakby to była taka dodatkowa trudność. Nie wiem, no, Danny Green, Steve Cunningham. Cunningham to był gościu bardzo niewygodny, co? Bardzo, absolutnie tak.
długie ręce, dużo bił, nie bił jakoś nie wiadomo jak mocno. Ale, był ale jakiś, śliski taki. O jest strasznie, strasznie. Ja pamiętam tą walkę w Katowicach, byłem wtedy na tej walce. To... Tam nie wiem, co się ze mną stało, po prostu chyba... Urósł taki pewien balonik, jakby można powiedzieć, gdzie... Tam też gdzie chyba sprawy jakby... życiowe, osobiste cię przytłoczyły też, troszeczkę, bardzo, bardzo możliwe, że no różnego rodzaju rzeczy. Złożyło się akurat. Dokładnie, dokładnie. Gdzieś tam i dopiero... I było za późno, żeby odrabiać, bo ja zacząłem odrabiać chyba bodajże w 6 albo 7 rundzie. I już jakby to odrabianie już... Musiałbym go przynajmniej usadzić raz albo ze 2 razy. A nie było takiej jakby sytuacji, no, która... No, to mądry chłopak. Wiedział, jak boksował. Absolutnie tak. Bardzo śliski, bardzo nieprzyjemny, bardzo niewygodny. Mógł się też przekonać o tym Krzysiek Władki po 10 latach, kiedy można powiedzieć pomścił jakby kolegę, tak mogę to tak nazwać, żartobliwie i wygrał z nim, tak, z Cunninghamem, więc to była na pewno nieprzyjemna walka. No, wiele takich różnego rodzaju walki. Oczywiście są jakby walki, ale te, troszkę... które cię nie mocno ukształtowały. Ta na wyjeździe w Australii? Na wyjeździe w Australii z Szczakijewem. Z Szczakijewem, pamiętasz, to był wtedy, to był moment, kiedy wszyscy uważali, że to jest największy potwór i zabijaka. Tak, dokładnie. Szybki, dynamiczny, tak, silny, tak, piekielnie tak, przecież. Dokładnie. I każdy jakby może powiedzieć z tych olimpijczyków powiedzieli, że zmiecie mnie z ringu, a tak, tak. To było. Było na odwrót. Tak? Pamiętam, no trening... i Drost też nie był łatwy, znaczy Drost też nie był łatwym zawodnikiem, ale w tym momencie trochę wrócę do historii. Urodziło mi się dwa miesiące. Można powiedzieć dwa miesiące. Urodziło mi się dziecko i duże problemy były w domu. Ja w ogóle przez pierwszy miesiąc nie nocowałem w domu. Tułałem się po mieście jak zbłąkany pies. I tu miałem taki problem, że jakby ogarnąć głowę i te wszystkie jakby rzeczy. Się nie da. Jak jest w głowie niepoukładane, to kurczę. Straszny bałagan. Ja cię rozumiem doskonale w sumie, bo no, trzeba mieć spokój wewnętrzny, żeby móc chociażby dobrze trenować. Dokładnie. Strasznie dużo ludzi cię pozdrawia, cholera. Dziękuję bardzo, również pozdrawiam was. Nie chcę mi się czytać tych wszystkich pozdrowień. Trzymajcie kciuki. Dopingujcie, wydaje mi się, że... Tak, daj łapkę w górę, tak? Subskrybujcie. 38-letni, 19 września kończę, 38 lat. Krzysztof Wodarczyk jeszcze, mam nadzieję, że pokaże fajny boks. Będziecie mieli co oglądać, będziecie mogli podnosić rękę do góry i być dumni, będąc Polakami. Ale to co, rozumiem, że chcesz już kończyć. Nie chcę kończyć, tylko tak mówię, no bo... Miło słyszeć, że ludzie pozdrawiają. Pewnie ci, co pozdrawiają i ci, co życzą, jakby można powiedzieć, kłody pod nogi, ale i też pozdrawiam. Wiesz co, jakoś mniej jest. Zdaje mi się, że to jest problem jakby osoby, która gdzieś tam ma problem z sobą. Bo czemu mam komuś życzyć tak naprawdę źle? To widocznie mi musi być źle, żeby komuś innemu też było źle. Krzysiu, tak? A ty wydoroślałeś, nie? Chyba trochę tak. Mega. Kobieta mnie zmieniła. To widać, tak. Pozdrawiamy serdecznie, bo zmiany są duże. Absolutnie tak.